Dzień dobry, witam wszystkich graczy, koneserów i wyjadaczy na podcaście ANJ. Ja się nazywam Pan A i chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać, dlaczego moim zdaniem gry AA, czy też gry niezależne, co bardzo często idzie w parze, o czym będę między innymi dzisiaj mówił, dlaczego one ratują świat gier, a tak naprawdę moim zdaniem już zaczęły ratować świat gier. I na początku, czym tak naprawdę jest indie i czym są gry AA? To zacznijmy od AA. Liczba tych A to jest nic innego jak odzwierciedlenie budżetu zainwestowanego w grę. I na przykład taki Concord, który upadł po tygodniu, mając 100 aktywnych graczy, a nawet 30 aktywnych graczy, był jak najbardziej grą AAA, ponieważ zostały w niego zainwestowane setki milionów dolarów, a to czy gra jest wtopą czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o ilość tych A. I druga kwestia, czym są gry niezależne? No i tutaj jest bardzo proste, no indie, czasami w Polsce humorystycznie nazywane indykami, właśnie gry niezależne z angielskiego independent, które oznaczają, że studio tworzące grę jest najzwyczajniej w świecie niezależne od żadnego innego źródła, czy też publishera, czyli wydawcy. I przykładem niezależnego twórcy jest na przykład Warhorse, którego widzicie w tle. Na przykład niezależny jest też Larian, niezależny jest też Grinding Gear Games, które ostatnio wypuściło Path of Exile 2, które podbija troszeczkę świat ARPG-ów. I o tym podbijaniu i dlaczego tak naprawdę tak często widzimy gry, które nie mają za sobą setek miliardów, milionów euro, dolarów, nie wiadomo czego, po prostu zachwycają graczy i podbijają świat? O tym dzisiaj chciałbym Wam odrobinkę opowiedzieć. Ale na początek jedno bardzo proste pytanie. Drodzy słuchacze, jaka jest ostatnia gra AAA, czyli gra od potężnego studia, jakim jest na przykład Ubisoft, czy też Electronic Arts, w sumie to są publisherzy, ale też deweloperzy. Jaka jest ostatnia gra, na przykład Star Wars Outlaws, albo Dragon Age The Veilguard, czy też nie wiem, no teraz przychodzi mi do głowy Diablo 4 w porównaniu do Path of Exile 2, bo się bardzo dobrze w nim teraz bawię. Kiedy ostatnio zagraliście w grę AAA, potężną, masywną produkcję i bawiliście się znakomicie, bawiliście się świetnie, zostaliście kompletnie wciągnięci? I po co to mówię, bo bardzo fajnie jest, przynajmniej z mojej perspektywy, pomyśleć sobie i zadać pytanie, w jakich grach ostatnio bawiłem się rewelacyjnie, znakomicie, także kompletnie, wiecie, wsiąknęło mnie na zawsze i wyszedłem z tego doświadczenia innym człowiekiem. No ja myślę o takich grach jak na przykład Baldur's Gate 3 od Lariana, gra AA od niezależnego studia. Myślę o takiej grze, w którą właśnie teraz jestem bardzo aktywnie wciągnięty, Path of Exile 2, która pomimo tego, że jest w Early Accessie, czyli gra jest jawnie nieskończona, nie ma nawet prawdopodobnie połowy zawartości kontentu, może nawet jeszcze mniej, a już bije od niej taka jakość i takie przeświadczenie o chęci zrobienia czegoś wybitnego, że już teraz jest, porównując do właśnie konkurencyjnego Diablo 4, po prostu rewelacyjna. I oczywiście na przykład jeżeli chodzi o gry AAA, to należy pamiętać, przynajmniej mówię z mojego personalnego doświadczenia, o grach japońskich, ponieważ From Software, który jak pewnie wiecie, za nim stoją takie giganci, tacy giganci, przepraszam, jak na przykład Elden Ring, to jest pełnoprawna gra AAA i wydaje mi się, to jest szybciutki off topic, nie będę się na tym skupiał w tym materiale, że Japonia ma jednak odrobinę inne podejście do gier i często można znaleźć gry AAA zależne z właśnie Japonii, które mimo wszystko bronią się swoją jakością. I jeszcze bardzo szybko wyjaśnienie, dlaczego gry AA tak bardzo często są niezależne. No to jest bardzo proste, jeżeli załóżmy jesteś takim chociażby Larianem i chce was wykupić jakieś losowe Sony, no to Sony wykupując was też, poza tym, że nakłada na was wiele wymogów, opowiada
co możecie, czego nie możecie, jakie treści mają być, jakie treści nie mają być, to też w was inwestuje, może was wykupić i w was inwestować. Dlatego jeżeli ilość A oznacza budżet wydany na grę, no to gry AA są niezależne dlatego, bo nikt w nich nie wpompował sztucznych pieniędzy, znaczy sztucznych pieniędzy, to źle powiedziałem, po prostu pieniędzy. I też ciekawostka a propos pieniędzy i gier niezależnych AA, to gry, które wymieniłem i Kingdom Come Deliverance oraz Divinity i pierwsze i drugie, jeżeli się nie mylę, dostawało pieniądze z Kickstartera. To były studia, które były w 100% zależne od przychodu generowanego przez fanów, którzy wierzyli w ten projekt. No i teraz chciałbym nie być dłużej gołosłowny i pokazać wam na najprostszych statystykach i liczbach, porównać kilka ostatnich premier gier AAA do kilku fajnych, skutecznych, działających premier gier niezależnych AA. Jak widzicie, możemy zacząć, myślę, od naszego ulubionego na tym kanale Dragon Age The Veilguard. To są liczby żałosne, jeżeli mówimy o grze z takim budżetem i z taką marką. Ja akurat myślę, że w tym przypadku sama siła marki jest jeszcze potężniejsza niż budżet wydany na tą konkretną grę. I dajmy porównanie do Baldura. Tak, myślę, że liczby same przez siebie mówią. Jeżeli ktoś nie patrzy na ekran, 5 tysięcy graczy teraz, świeża premiera Dragon Age, 50 tysięcy graczy teraz, Baldur's Gate 3, polecam zerknąć jednak na ekran, Unknown Nine Awakening, czyli gra potężna od Bandai Namco, 11 graczy w tym momencie, 300 graczy maksimum, losowy Kingdom Come Deliverance, czyli w sumie też fajnie porównać do Dragon Age, bo Kingdom ma nie pamiętam ile lat, można w sumie zobaczyć tutaj, no w 17 roku została wydana, w 18 roku została wydana, Dragon Age został wydany teraz i ma po raz kolejny 5 tysięcy graczy teraz, Kingdom ma 9,2 tysiąca w tym momencie i oczywiście jeszcze Concordzik, no tutaj gra raczej nie może mieć wielu graczy, bo już nie istnieje, wielki, potężny AAA gigant od Sony i porównamy sobie na przykład do jego Path of Exile i najlepsze jest to, że te liczby to nawet nie jest różnica na zasadzie 1000, różnica na zasadzie 100 graczy, 200 graczy, tylko no na przykład taki Unknown ma graczu 11, Concord już nie istnieje i no różnica jest przytłaczająca i teraz odpowiedziałbym sobie na pytanie trochę tytułowe, trochę kluczowe. Dlaczego tak jest? Dlaczego gry AA tak bardzo zamiatają świat gier? Jest to tak naprawdę bardzo proste. Osoby niezależne, osoby, które stoją na przykład za no takim Baldurem, to są osoby, które chcą zrobić dobrą grę i to jest ich misja, tak samo jest Path of Exile i oni nie mają jakiegoś publishera, który by im stał nad głową i powiedział jakiemuś deweloperowi, ej słuchaj, na przykład tutaj zrobiłeś bardzo fajną scenę, ale w tej scenie jest odrobinę zbyt wiele agresji, wulgarności, nieładnego, nieprzyjemnego, kwiecistego języka, my tego nie chcemy, ponieważ my chcemy sprzedać grę 12-latkom, a nie będziemy mogli sprzedać 12-latkom, jeżeli będą tutaj przekleństwa, jeżeli będzie wulgarność, jeżeli będą sceny dla dorosłych, więc jednym z takich moim zdaniem głównych powodów, dla którego gry AA zdecydowanie lepiej się sprzedają i wywołują dużo większe zainteresowanie, bo bardzo często jest to produkt, który jest zgodny z wizją dewelopera i jeżeli deweloper będzie miał ochotę, żeby postać przeklinała co drugi wyraz, oni to zrobią, ponieważ nikt im nie powie, żeby tego nie robić, bo nikt w nich na przykład nie zainwestował, na przykład nie wykupiło ich Sony chociażby, czy Microsoft. I to jest moim zdaniem główny powód, po prostu niezależność i to w takim, teraz trochę nomen omen niezależność, ale w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Chcesz coś stworzyć, tworzysz to. Path of Exile jest no, wybitnym przykładem gry niezależnej. To są panowie, którzy stworzyli tą grę. Oni się poznali na jakiejś uczelni, mówią, ej, stwórzmy grę, stworzyli Path of Exile 1, robią teraz Path of Exile 2. Jest to dosyć niewielka grupa osób, są kompletnie niezależni i porównajmy to do na przykład Diablo, które tam chyba 2 tygodnie czy 3 tygodnie po premierze miało 100 graczy. Nie 100 graczy, przepraszam, tylko 100 oglądających na Twitchu widzów. Dysproporcja jest masywna i ta
moim zdaniem AA po prostu teraz to są gry prawdziwe. To są gry, które powstały w zgodzie z tym, co artysta miał na myśli, gdzie w przypadku gier AAA, poza znaną na naszym kanale poprawnością polityczną w pychaniu propagandy w zamian za różnego rodzaju dofinansowania, no tutaj bardzo często jest tak w przypadku gier masywnych, których budżet przekracza ileś tam setek milionów dolarów, że też musimy zrobić grę dla wszystkich. Moim zdaniem bardzo dobrym przykładem gry dla wszystkich, która się bardzo dobrze sprzedała i nawet wygrała tytuł gry roku, to jest God of War. Pierwszy ten God of War w 18, jeżeli się nie mylę. Moim zdaniem to jest wybitny przykład gry dla każdego i ja osobiście no, nie bawiłem się najlepiej w tej grze, nawet nie byłem w stanie jej skończyć, doszedłem do ponad połowy, ponieważ czułem, że żaden z tych systemów nie jest tak naprawdę na tyle głęboki, żeby gracz taki jak ja znalazł w nim coś dla siebie. I ja nie mówię, że to jest zła gra, tylko mówię, że to jest gra dla każdego i to jest właśnie ten klucz. Zawsze, gdy robisz produkt dla wszystkich, to bardzo szybko okazuje się, że robisz go dla nikogo. I taka jest moim zdaniem troszeczkę konkluzja. Czy, o, to jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, czy Baldur's Gate 3 jest grą dla wszystkich? Nie, Baldur's Gate 3 jest grą dla, głównym targetem deweloperów byli fani D&D. A to, że gra była tak wybitna, że osoby, które nie cierpią gier turowych, osoby, które nie cierpią D&D, się rzuciły i w milionach zaczęli kupować tą grę, to jest zbieg okoliczności tego, że zrobiłeś wybitny produkt. Czy Path of Exile 2 jest grą dla wszystkich? Nie, Path of Exile 2 to jest gra dla wielkich fanów RPG-ów, którzy chcą odrobinę bardziej mięsistego, soczystego i troszeczkę nawet trudnego gameplayu. Czy możemy powiedzieć coś takiego o Diablo 4? No nie, no moim zdaniem Diablo 4 jest właśnie typowym przykładem RPG-a dla wszystkich, dla taty na kanapie siedzącego z trzema synami. I przykłady można mnożyć, no po raz kolejny, Kingdom Come Delivery, czy to jest gra dla każdego? Absolutnie nie, hardkorowa gra z elementami survivalu, z bardzo trudnym wejściem, progiem wejścia w tą grę i to jest coś, czego nie widzimy od gier AAA, ponieważ te gry muszą sprzedać się dla wszystkich. I powiedzcie koniecznie, co wy o tym uważacie. Może wy się z tym w ogóle nie zgadzacie, może wy regularnie gracie w gry AAA i zacieracie sobie rączki na następną grą od Ubisoftu. No, proszę bardzo, Assassin's Creed Shadows nadchodzi. Ja osobiście nie mogę się doczekać, żeby tą grę wyśmiać. Może wy nie możecie się doczekać, żeby w tą grę zagrać. Dajcie mi znać, powiedzcie, co o tym myślicie. Dziękuję za słuchanie i jak zwykle, grajcie w dobre gry.